Dzień dobry z przystanku. Dzień dobry z ulicy Krakowskiej. Z przystanku Krakowska Granica, który jest przystankiem początkowym dla linii numer 26. Niedziela, godzina 7, prawie 30, ponieważ mam odjazd za pół minuty. 7:30 rano. Niedziela. Więc ruch znikomy, co już zapewne widzicie. Odpalam sobie autko. Zapewne już widzicie, albo i nie. Siedzę na pokładzie Autosana Sun City M10LF, oczywiście wersja dieslowa. Jest tutaj na pokładzie jednostka napędowa firmy Iveco. O pojemności 5,8 litra. Sprzęgnięta ze skrzyni obiegów marki Allison, sześcioprzełożeniową. I teraz zatrzymam się chwilę przy parametrach tego pojazdu, przy wrażeniach, ponieważ jest to tak naprawdę pierwszy dzień, w którym mam okazję jeździć właśnie króciakiem od Autosana. Więc tak, wrażenia z prowadzenia. No naprawdę na pewno jest łatwiej niż 12-metrowcem, ponieważ jest krótszy, a jeżeli chodzi o autobusy, 2 metry robi naprawdę ogromną różnicę. Co do tego Allisona, który tutaj jest na pokładzie, to powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony działaniem tego Allisona, ponieważ do tej pory, do dzisiaj, tak naprawdę jedyne miejsce, w którym miałem styczność z Allisonem, to były krótkie autobusy od Isuzu, te 8-metrowe tak zwane wózki golfowe, czy też kredensy na dziesiątki, oczywiście na dziesiątki potocznie mówimy, że to są króciaki za Autosany. Co do właśnie tego Allisona tutaj, to naprawdę sprawił on na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Już mówiłem o tym w poprzednim filmie relacji Cienista Krakowska, również linii numer 26, ale powiem Wam też tutaj, wsiadając do Allisona, po wrażeniach z jazdy Isuzu, również z Allisonem na pokładzie, byłem święcie przekonany, że wyszarpie mnie w tym autobusie jak pieron, ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Wystarczy tutaj bardzo delikatnie z gazem, delikatnie przy hamowaniu z hamulcem, ponieważ przy początkowym etapie hamowania, przy powciśnięciu hamulca, nie czuć oporu, ale zaczyna pracować tak zwany retarder, czyli zwalniacz, który jest wbudowany w hamulec, i on zaczyna hamować. W momencie, kiedy zaczynamy czuć opór na pedale hamulca, wtedy wchodzą do pracy hamulce i wtedy skrzynia zaczyna troszkę szybciej zbijać biegami. Ale ja jestem pozytywnie zaskoczony tutaj działaniem tego Allisona. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o Isuzu, to tam, mimo tego, że jechało się delikatnie z gazem i z hamulcem, to naprawdę szarpał, jak potrafił szarpnąć te soliny. Wiadomo, tutaj w tym Autosanie też on potrafi szarpnąć od czasu do czasu, po prostu ma takie przebłyski, ale koniec końców i tak szarpie on mniej niż w Isuzu. To jest kwestia, nie wiem, czy wgrania innego programu skrzyni biegów, czy dostrojenie tej skrzyni w inny sposób, nie wiem, nie znam się na tym. Ja w tej chwili widzę przystanek Krakowska Cmentarz, który jest na żądanie. Następny przystanek będzie znajdował się na alei
linie BK Rzeszów, które jeżdżą tą ulicą. A teraz miałem na przykład takie szarpnięcie przy hamowaniu dosyć wyczuwalne. Mimo tego, że nie hamowałem jakoś gwałtownie. Co do ulicy Dębickiej i linii numer 16, przystańmy na chwilę przy tej linii. Ze względu na to, że linia 16 kiedyś nie jeździła właśnie przez ulicę Dębicką, a od 1 lipca tego roku, czyli roku 2022, linia numer 25, która kiedyś kursowała na trasie Kalinowa Pętla Cienista Cmentarz, została całkowicie zlikwidowana. Czyli jest w tym momencie tak naprawdę linią historyczną. Miałem przystany wyzwolenia Mikołajczyka na żądanie. A jej zadanie tak naprawdę przejęła linia numer 16, która kiedyś podróżowała chyba od dworca lokalnego do ulicy Świętego Rocha, do pętli przy ulicy Świętego Rocha. W tym momencie właśnie linia numer 16 przejęła zadanie linii numer 25, kursując właśnie od ulicy Kalinowej do skrzyżowania do ronda imienia Dmowskiego trasą linii numer 25. Następnie kursuje swoją trasą pierwotną linii numer 16. Dojechałem w tej chwili do skrzyżowania ulic Ofiar Katynia, Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Alei Wyzwolenia. Następny mój przystanek będzie to wyzwolenie.
warszawska. Powiem wam taką rzecz, że już widzę, jak powoli, w sumie od 2 godzin wyjeżdżają autobusy stopniowo na miasto, na obsługę kolejnych brygad, na obsługę kolejnych linii. Z racji tego, że jest niedziela, autobusów jest o wiele mniej na mieście, ale jednak nawet w weekend zdarzają się takie brygady, gdzie zaczyna się praca o godzinie 7. Ciekawy widok, powiem wam, że kilka razy już był widoczny autobus na tej linii, ale tak naprawdę takie rzeczy dzieją się zazwyczaj na weekendach. Autobus linii numer 33, który jest obsługiwany dzisiaj przez elektryka. Solaris Albino 12 Electric, 12-metrowego oczywiście. Jest on na linii 33, tak jak powiedziałem, a może on być oczywiście zrobić jedno kółko w kierunku ulicy Kalinowej, zjechać z powrotem na bazę i na bazie podłączyć go do ładowania. Później przystanek Lubelska Szpital, następny przystanek Marszałkowska. Następny przystanek Marszałkowska. Co do elektryków jeszcze, na takich liniach na przykład jak 28, 33, na linii numer 4 jest także jeden elektryk dzisiaj. Jest to robione zazwyczaj w taki sposób, że jeżeli kierowca, dajmy na to, zrobi jedno kółko na linii, tam i z powrotem, czyli tak jak w przypadku linii numer 33, pojedzie do Kalinowej i wróci z powrotem na Lubelską, gdzie kończy na bazie MPK, tam autobus zostawia na ładowanie. I ma przy sobie papiery do drugiego wozu, drugiego elektryka i bierze sobie drugiego elektryka z bazy i sobie nim jedzie, w międzyczasie tamten mu się ładuje. Tak to jest tutaj wymyślone, jeżeli chodzi o obsługę właśnie elektryku, obsługę linii z elektrykami na liniach, które kończą właśnie przy zajezdni. Galerię Rzeszów po prawej stronie.
są takie przebłyski. Lubi sobie szarpnąć. Ale to jest normalne, to jest Alison. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Skrzyżowanie rondo imienia Dmowskiego, skrzyżowanie Alei Cieplińskiego z Aleją Piłsudskiego. Następny przystanek będzie to oczywiście Cieplińskiego. Za moment na niego będę wjeżdżał. Pani, to jest linia numer 26. No proszę pani, no ludzie zakręconi chodzą. Tak, tak, tak. Ludzie zakręceni chodzą. Ale niestety. Tak jak pani mówi, ja taksówką nie jestem, mam swoją linię. Ale jeszcze pretensja do pana jest. A co tam pani powiedziała tak z ciekawości, jak wysiadła? No może pani powiedzieć, no to żadna tajemnica nie jest, tak z ciekawości tylko. Niestety. A jak się pani spytała o ten plac wolności, to przez chwilę myślałem, że ja się może pomyliłem, czy coś. Ale ja patrzę na linię 26, no to, no to dobrze przecież jadę. No dobrze, dobrze. Wszyscy teraz są tak roszczeniowi, że dosłownie... Może pani myślała, że pani wsiadła w linię numer 25, która już od 1 lipca nie jeździ? Teraz zamiast 25 jeździ 16 na tej trasie i ona właśnie skręca w Plac Wolności. Także może pani dawno nie jechała autobusem, myślała, że to jest 25, nie popatrzyła dokładnie. No wiem, no. Zmiana była 1 lipca, więc już trochę minęło. Mogła pani się doinformować po prostu. Ale nic nie zrobimy. Nie, no wczoraj na przykład wsiadł pan do autobusu, jak wracałam z pracy. I przepraszam za wyrażenie, opieprzył kierowcę, bo nie potrafił sobie wcisnąć guzika. No rozumie pan to? Ja się włączyłam do całej rozmowy, to jeszcze ja dostałam. Proszę pani, ludziom tak naprawdę w głowach się poprzewracało niektórym. Bo zmieniły się troszkę zasady w porównaniu do tego, jak było kiedyś. Bo kiedyś nie było czegoś takiego jak ciepły guzik. A teraz należy sobie ten guzik wcisnąć, żeby wysiąść. No dawno, ale no widzi pani, niektórzy po prostu są tak tacy, że nie potrafią się po prostu przestawić na coś nowego. No ale to kierowca winny, że ja guzika nie wciskam.
Ja nic na to nie poradzę. Miałem chwilową przerwę na rozmowę z pasażerką. W międzyczasie przyjechaliśmy w plac Sieleniawidów. Wjechaliśmy w ulicę Hetmańską, minąłem przystanki Hetmańska Podzawcze oraz Hetmańska Przychodnia. Następny przystanek Hetmańska Zespół Szkół Mechanicznych. Mimo wszystko miłej pracy życzę. Dziękuję, a ja pani życzę miłego dnia. Przekrzywił, także ja wam go znowu wyprostuję. Dobra, jedziemy dalej. Opuszczam przystanek Hetmańska Zespół Szkół Mechanicznych. Następny będzie to Powstańców Warszawy Stadion. Jestem, czy była dla was słyszalna moja rozmowa z pasażerką. Na przystanku Lisa Kuli miałem przypadek, że pani się mnie spytała, czemu ja nie pojechałem na Plac Wolności. Ja powiedziałem, że jadę linią numer 26 do Cieplińskiego. Byłem na Lisa Kuli już. Pani zdziwiona, wysiadła wyraźnie oburzona. Tutaj pani pasażer, która idzie tutaj w takim sweterku po lewej stronie, przyznała mi oczywiście rację, stwierdziła, że no, ludzie nie czytają, ludzie nie patrzą po prostu na oczy, w jaki autobus wsiadają, a później są roszczeniowi w stosunku co do kierowców. Słyszałem, jak pani pasażer, która wysiadła na ulicy Lisa Kuli, zdziwiona, że jadę w ogóle poprawnie, coś pobrąkała pod nosem. Także ja tego nie słyszałem, a pani pasażer słyszała. Więc się z ciekawości spytałem, czy może mi po prostu powiedzieć, co ta pani pasażer powiedziała. Po czym pani pasażer, która siedziała w autobusie, z którą rozmawiałem, stwierdziła, że no, nie ma sensu tego mówić, bo ręce opadają. Także na pewno poszło tam kilka niedobrych słów pod moim adresem. Oczywiście niestosownie, ponieważ jest informacja na wyświetlaczu, jest numer linii, jest kierunek, są rozkłady, więc do jasnej anielki, czemu ludzie tego nie czytają? Tak jak do pani tutaj mówiłem, może pani, nie wiem, myślała, że wsiada 25, a 25 już nie istnieje, może długo nie jechała autobusem, może nie doinformowała się, że to nie jest 25, że 25 już nie istnieje, a jeździ same 25 numer 16. Nie wiem, nie mam pojęcia, ja też tej pasażerki nie chcę bronić, ponieważ powinna po prostu patrzeć na to, jak jedzie, w co wsiada, a nie później być roszczeniowym do kogoś, kto tak naprawdę, że kierowca tak naprawdę jedzie poprawną trasą. W tej chwili skręcam w Aleję Powstańców Warszawy. Zajeżdżam na przystanek Powstańców Warszawy Stadion. Czyli automatycznie dojeżdżam do skrzyżowania z Aleją Powstańców Warszawy.
powiem szczerze, że bardzo przyjemnie mi się jeździ tym 10-metrowym autosanem. Myślałem, że ten Allison będzie o wiele bardziej nieznośny do jazdy, ale idzie się przyzwyczaić. Ma swoje przebłyski w postaci tego szarpania, ale to jest już bolączka tej skrzyni. Trzeba się jej po prostu tylko nauczyć. Albo kierowca musi się nauczyć skrzyni, albo skrzynia musi się też zaadaptować do techniki jazdy kierowcy. Przy Allisonie moim zdaniem jest to niemożliwe, więc tutaj kierowca musi się zaadaptować do charakterystyki tej skrzyni biegów. Popatrzcie, niedziela, ruch znikomy, a sygnalizacja świetlna działa tak naprawdę jak w dzień poprzedni. Przetrzymując wszystkie samochody we wszystkich kierunkach, gdzie tak naprawdę tej potrzeby nie ma, więc ta skrzynia mogłaby być spokojnie, te światła mogłyby być spokojnie skrócone. To znaczy skrócony ten czas między światłami zielonymi. Przystanek do Wisłoczy Powstańców Warszawy. Zaraz go będę opuszczał, następny będzie to Wisłocze Klinika.
cholera. Weź tu, człowieku, coś wychwal. O, patrzcie, jaki widok. Kaczki. Kaczki przechodzące przez drogę. O, w tej chwili wzbiły się w powietrze. Nie chciałem przyspieszać, żeby ich nie rozjechać. Następny przystanek niepodległości do dziecka. Tak swoją drogą, aleja niepodległości jest to najkrótsza aleja w Rzeszowie. Chyba aleja Kopisto jest najkrótsza. Tak, aleja Kopisto jest najkrótsza, później aleja niepodległości. Armii Krajowej.
15, z tego co pamiętam. A mogę się mylić. Trzymajcie się i hejka.